Cześć, z tej strony Tom Gac. Dziś powiem Ci, o co chodzi w niebyciu sobą podczas zagadywania czy poznawania się z przypadkową dziewczyną. No to lecimy. Często, kiedy rozmawiam z moimi kursantami, pytają mnie: Tom, jak mam zagadać do dziewczyny? No i ja podaję jakieś przykładowe teksty lub kilka, typu: hej, ładnie wyglądasz, ale te buty totalnie nie pasują do całej reszty ubioru. Albo: hej, ładnie wyglądasz. Żartowałem. I kiedy podaję właśnie tego typu przykładowe teksty moim kursantom, aby użyli ich podczas zagadywania do dziewczyny, to bardzo często słyszę odpowiedź typu: ale wiesz co, taki tekst to nie ja. Ja wolałbym być sobą, wolałbym jej powiedzieć, że ładnie wygląda, że jest piękna, że mnie urzekła swoim wyglądem i zaprosić ją na kawę, bo wtedy jestem sobą. A używając takiego tekstu, jaki ty mi powiedziałeś, ja wtedy nie jestem sobą. I tak dalej. Tylko widzisz, chodzi o to, że ja ci nie każę nie być sobą. Ja ci po prostu daję sprawdzone, skuteczne teksty, które działają. A jeśli ty podejdziesz do nieznajomej dziewczyny i powiesz jej, że ładnie wygląda, że jest piękna, że cię oczarowała swoim wyglądem, to jak myślisz, jak to się skończy? W najlepszym przypadku powie ci: dziękuję, ale się śpieszę, mam chłopaka, nie mam teraz czasu, a najczęściej w ogóle nic ci nie odpowie, tylko się na ciebie spojrzy i pójdzie po prostu dalej. Zresztą jak kiedyś tak zagadywałeś do dziewczyn, prawiąc im od razu z góry komplementy, to wiesz, jak to najczęściej się kończy. Albo nawet w ogóle na ciebie nie spojrzy, będzie mieć to totalnie w dupie i w dupie będzie miała twój piękny komplement. I ty nie weźmiesz ani numeru telefonu, ani nie pójdziesz z nią na żadną kawę, ani nawet nie zamienisz z nią słowa. Dlaczego? Ponieważ jeśli ty wyjeżdżasz do nieznajomej dziewczyny od razu z takim tekstem, że ona jest piękna, cudowna i że cię oczarowała, czyli jesteś sobą, to ty w ten sposób zupełnie nie wyróżniasz się na tle innych facetów. Wręcz przeciwnie, jesteś taki sam jak większość facetów, którzy do niej podchodzą. Oczywiście znaczna większość facetów w ogóle nie podchodzi do dziewczyn, ale jeśli już podejdą, to właśnie podchodzą w taki sposób, że mówią jej, jaka to ona jest piękna, jaka to ona jest cudowna, a jeśli ty już z góry nadajesz jej dużą wartość, tej dziewczynie, której zupełnie nie znasz, czyli ona nie musiała nic od siebie dać, żeby coś dostać od ciebie, w dodatku tak mocny komplement od ciebie dostała, a ty tak mocnym komplementem nadajesz jej ogromną wartość, to ty pokazujesz się ze strony faceta, który pewnie mówi tak do każdej, który jest potrzebujący, który jest łatwy, ogólnodostępny, który nie będzie dla niej żadnym wyzwaniem, który będzie dla niej na każde pstryknięcie palcem, a kobiety takich facetów nie lubią. Kobiety nienawidzą łatwych facetów, a w ten sposób ty pokazujesz, że jesteś właśnie łatwym facetem. A jeżeli podoba ci się to, co robię i chcesz być z moimi materiałami na bieżąco, kliknij ten duży czerwony przycisk subskrybuj pod tym nagraniem wideo, daj łapkę w górę i napisz mi w komentarzu, o czym byś chciał, żebym nagrał kolejny odcinek. Dodatkowo, kiedy ty od razu wyjeżdżasz jej z takim komplementem, pokazujesz przymilanie się, czyli że jesteś po prostu zbyt miłym facetem, którego kobiety nie chcą. A nie mówiąc już o tym, że jeżeli kobieta słyszy taki mocny komplement od faceta, którego widzi pierwszy raz na oczy w życiu, to jej pierwszą myślą może być to, że jesteś po prostu zboczeńcem. I kobiety niejednokrotnie właśnie tak myślą, bo pytałem się o to ich nieraz. I zdarzyło się nieraz mi usłyszeć, że dziewczyny uważają, że jeśli facet zupełnie nieznajomy od razu mówi jej jakiś niesamowity komplement, to one właśnie uważają, że taki facet jest jakimś zboczeńcem i boją się wręcz z takim facetem pójść na kawę, zamienić słowo czy dać mu swój numer telefonu, ponieważ uważają, że taki facet jest wręcz nieobliczalny i nie traktują takiego faceta jako normalnego gościa, tylko wręcz przeciwnie, traktują go, że coś jest z nim nie tak. Więc widzisz, nie chodzi o to w tych tekstach, żeby nie być sobą, żeby być kimś innym. Chodzi po prostu o to, aby wyróżnić się na tle innych facetów. Żeby nie pokazywać dziewczynie, którą dopiero co poznałeś, że już się w niej zakochałeś. Chodzi o to, żeby się nie przymilać. Żeby nie pokazywać się ze strony tego zboczeńca oraz żeby nie stawiać dziewczyny na piedestale. Tym bardziej nieznajomej dziewczyny, której zupełnie nie znasz. A potem, kiedy pójdziesz z nią na tą kawę, kiedy się z nią spotkasz, kiedy się z nią umówisz, wtedy bądź jak najbardziej sobą. Ale ten pierwszy tekst musi, a przynajmniej powinien być po prostu inny i nie powinien to być nigdy taki mocny komplement, w którym nadajesz dużą wartość kobiecie. Więc wyciągnij wnioski z tego odcinka i działaj tak jak należy. Natomiast jeśli nadal chcesz być sobą i chcesz zagadywać do dziewczyny, prawiąc im komplementy nie z tej ziemi, zupełnie nie znając tych dziewczyn, to okej. Tylko potem nie narzekaj i nie pisz do mnie, że znowu kobieta jakaś cię olała, nie chciała dać ci swojego numeru telefonu, czy nie chciała pójść z tobą na kawę. Ponieważ w tym odcinku powiedziałem ci, dlaczego tak się dzieje. Okej, cieszę się, że obejrzałeś ten odcinek do końca. W związku z tym mam dla ciebie coś specjalnego, coś, co pozwoli tobie wejść na
na jeszcze wyższy poziom uwodzenia. Po prostu zajrzyj do opisu pod tym nagraniem wideo i zobacz, co specjalnego dla Ciebie przygotowałem. Następnie pozwoliłem sobie wybrać dwa filmy spośród wszystkich na moim kanale, które moim zdaniem powinieneś koniecznie zobaczyć w następnej kolejności. Myślę, że te tematy wyjątkowo mocno Cię zainteresują, dlatego już teraz wybierz sobie jeden z nich, ten albo ten i zaraz się widzimy ponownie. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie. Do końca. Cześć.